Aktywne ferie. Pod takim hasłem Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wałczu przygotował zajęcia dla młodzieży szkolnej. Przez 2 tygodnie będą organizowane zajęcia sportowe dla najmłodszych. Wałczanie podczas zimowego wypoczynku mogą korzystać m.in. z miejskiego lodowiska. Na początek przygotowano też lekcje tenisa ziemnego. Tu jest najfajniej, bardzo dobrze się bawię. Mi się tutaj podoba. Jest fajnie, jest dużo atrakcji i można grać. Dzieci w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji mają zapewnione zajęcia przez kilka godzin dziennie. Oprócz zajęć sportowych będą też wycieczki poza miasto. A z oferty wałeckiego MOSiR-u jak co roku skorzystało kilkanaścioro dzieci. Aktualnie rozpoczynają się ferie dla dzieci z MOSiR-em. Są to ferie na sportowo, wiele zajęć, głównie zajęcia sportowe z wyżywieniem, dużo też atrakcji takich wyjazdowych, także że no, głównie na sportowo. Ponad 20 dzieciaków będzie tutaj regularnie przez 2 tygodnie u nas spędzało czas. Zajęcia dla młodzieży szkolnej również w Człopie. Dzieci mogą skorzystać z oferty Polsko-Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu. W tym roku oprócz zajęć sportowych będzie nowość – kino krzesełkowe. Prawie 100 krzeseł będzie się zapełniać widzami raz w tygodniu. Seanse kinowe są darmowe. Stąd też długo nie musieliśmy się z burmistrzem zastanawiać, żeby spróbować wejść w ten projekt. Zobaczymy, jak to przez rok czasu będzie funkcjonowało. I myślę, że jeżeli będzie dobrze, to na pewno przedłużymy na kolejny rok, a być może również pokusimy się o przebudowę tej sali, żeby ona spełniała już w pełni potrzeby takiego małego kina z doskonałą akustyką, z doskonałym obrazem. Zobaczymy. Ja wierzę w to, że jednak że po pierwszym, drugim seansie ta sala będzie się wypełniała naprawdę i nie tylko młodzież, ale również dorośli mieszkańcy miasta i gminy będą nas tutaj odwiedzać. Ferie potrwają do 26 lutego. Przez te 2 tygodnie o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży zadba wałecka policja, która prowadzi akcję Bezpieczne Ferie. Mundurowi zwiększą nie tylko patrole na ulicach, ale będą też kontrolować autobusy przewożące dzieci na zimowy wypoczynek. Maciej Rosiński, Telewizja Asta.